Witajcie. Witajcie w kolejnym KT filmie. Zresztą mówiłem na live, że widzimy się dopiero za tydzień, że w ogóle skończyliśmy te KT filmy. No i postanowiłem, że zrobimy sobie dzisiaj jeszcze jedną, poruszymy jeszcze jedną rzecz. Oczywiście ze Staszydeł. No więc zaczynajmy. Moi drodzy, jakbyście nie wiedzieli, dzisiaj poruszymy temat nekromancja. Zgadza się. Czyli renkromancja, co to jest i czym się to różni? No dobrze. Na początku, zanim zaczniemy, to zachęcam do ogłoszenia oraz do recenzji. Przy recenzji, jak i ogłoszeniu, jest jedna łapka w górę, a przy Jezusie Chrystusie aż dwie. Jestem bardzo ucieszony. Cieszę się niezmiernie. No dobrze. To wszystko. I przechodzimy do filmu. Pewnie to słyszeliście. Koc po drugiej stronie poruszał ten temat. Przyzywanie złych istot, które chcą nam zmasakrować życie. Zgadza się. Czyli satanizm. Satanizmskie zaklęcia, klątwy i tym podobne. Ta straszna rzecz. Ja to będzie trzy. A to, czym jest nekromancja? Zgadza się. Nekromancja. Czyli przyzywanie duchów i demonów. Pewnie słyszeliście, że do tego są potrzebne specjalne rytuały oraz zaklęcia, dzięki którym możemy przyzywać duchy i demony oraz duchy zmarłych. No właśnie. Najpierw, zanim jeszcze zaczniemy, przejdziemy do opisu, do omówienia. No właśnie, pokażę wam jakby prezentację na temat nekromancji. Dlaczego w ogóle grozi? Dlaczego jest niebezpieczne? No właśnie, zobaczcie. Nekromancja, forma praktyk magicznych, w której czarujący przyzywa duchy zmarłych w celu poznania prawdopodobnej wersji przyszłości lub starych własnych. Słowo nekromancja pochodzi od greckiego martwy oraz wróżyć. Zobaczcie, są to złe istoty, jest to nawet sam szatan. Zobaczcie, widzicie czaszka i tym podobne, jest to nawet sama śmierć. Widzicie, to jest właśnie nekromancja. Widzicie, właśnie, czym jest nekromancja, to inaczej magia śmierci. Widzicie, czarująca wyzywa duchy cienie zmarłych i tym podobne, a nawet Zozo. Asmodeusa czy inne demony, które chcą nam zmasakrować życie. Widzicie? Widzicie? Wszystko jest dokładnie opisane. Nie będę wam wszystkiego pokazywać, ponieważ właśnie taki będzie to efekt wskrzeszenia umarłych. Inaczej nekromancja. Wszystko inaczej to jest zapisane. Tak? No właśnie. No dobrze. To wszystko. Pokazałem wam mini opis, pokazałem kilka zdjęć. No więc wiecie już, czym jest nekromancja. Ale zastanówmy się, czy nekromancja jest niebezpieczna? No niestety, tak. Ponieważ, jakbyście nie wiedzieli, bawiąc się podobne rytuały, czyli rzucać klątwy, zaklęcia, jakieś mroczne i niebezpieczne rytuały, które chcą jedynie naszej zguby. Jakbyście nie wiedzieli, oprócz tego jest jeszcze tabliczka Ouija. Wiecie, co, czym to jest? No właśnie. Właśnie wyzywając duchy poprzez tabliczkę Ouija, używamy także nekromancji. Używamy jej. Jak chcemy przyzywać zmarłych oraz niektóre demony, które robią nam wielką krzywdę, to właśnie też także używamy nekromancji. Też. Bo nekromancja jest z nami zawsze. Kusi nas, kusi.
Dlatego nie możemy się bać takie rytuały. Dlatego są ostrzeżenia, że niektóre osoby są opętowane, niektóre są nawiedzane. No i w ogóle poddane halucynacjom, no i tym podobnym. Nekromancja może sobie coś niebezpiecznego, mrocznego, którego nadal odkrywamy. Nekromancja została wprowadzona do satanizmu i przy wywoływaniu duchów, demonów oraz innych istot nadprzyrodzonych i nieczystych. No właśnie, do tego właśnie słucha nekromancja. Jednak, tak jak już powiedziałem przy Katie filmie, jak wygląda rozmowa z duchem i demonem, poruszałem trzeci sposób kontaktowania się. Właśnie przy tym także jest nekromancja. Przy trzech podstawowych sposobach jest nekromancja. Wszędzie jest nekromancja. Używając jej, prosimy się o niebezpieczeństwo, ponieważ z duchami nie ma żartów i z demonami. I tak jak już mówiłem, każda forma nekromancji niesie ze sobą zagrożenia i niebezpieczeństwa, wieczne cierpienie, choroby, nawiedzenia, opętania, halucynacje. Wszystko, co najgorsze. No więc właśnie. Nekromancja służy m.in. do zaklęć przy wskrzeszeniu umarłych poprzez zobaczenie przyszłości i tym podobnych. No właśnie. Do tego właśnie został wprowadzony nekromancja i dlatego do dzisiaj nam towarzyszy podczas wywoływania duchów, demonów. Oczywiście oraz przy rytuałach, klątwach i tak dalej. No właśnie. Jednak zastanówmy się, jakie zagrożenie bierze ze sobą nekromancja. Tak jak już mówiłem, wszystko co najgorsze. Wszystkie demony, duchy mogą się nam obrócić przeciwko nam. A już w ogóle w tym trzecim sposobie. Skutki opętania, halucynacje, wieczna męka, trafienie do piekła. Przez czyste demony, czy nawet samego diabła. No właśnie. Takie są skutki. Wieczne grzechy, potępienia. Nawet sam Chrystus nam tego nie przebaczy. Ponieważ będzie za późno. Ponieważ nekromancja to kolejna droga do piekła. Ponieważ, tak jak kot mówił w dwóch filmach, używając i kochając nekromancję, nie liczcie na miejsce w niebie, lecz liczcie na piekło. Może zobaczymy, czy Wam wszystkim miłego wieczoru. Ten film nie był bonusowy. Po prostu postanowiłem nagrać jeszcze z Wami jedną rzecz. No i to uczyniłem. Dobrze, zachęcam do ogłoszenia, do recenzji Kamili Kabelek Kamila. No i oczywiście resztę materiałów, czyli Minecrafta. No i w ogóle wszystkich materiałów. No dobrze, my się widzimy za tydzień. Trzymajcie się, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Życzę Wam miłego tygodnia. Zresztą opisałem to w ogłoszeniu. Dobrze. Cześć, moi drodzy. Żegnam Was z nekromancją. Do zobaczenia, nekromancja!